usłyszałem taką bardzo fajną definicję profesjonalizmu. Wiesz, co to jest profesjonalizm? To jest kroczenie od porażki do porażki, nie tracenie entuzjazmu. No, oczekujesz pewnie odpowiedzi takiej, że tak, za każdym razem jak siadam wieczorem i nalewam sobie tej stuletniej whisky, tak, to wtedy lepiej się czuję patrząc na... Ale tak, Ojciec Chrzestny to jest dla mnie w ogóle kult i to jest jeden z filmów na liście, który oglądam średnio o 3-4 razy w roku. Zawsze w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Czyli nie Kevina? Na grunt twojej pracy. Tak, z Ojca Chrzestnego zdecydowanie lepsza jest propozycja nie do odrzucenia. Wtedy rodzice bardzo mądrze podeszli do tego tematu i mi wytłumaczyli, że historią zawsze się możesz interesować. Możesz czytać, robić, co będziesz chciał, a jednak iść na prawo, bo to jednak fach w ręku odpowie. Jest. No, dzień dobry. To ja mam zacząć. Dobrze, proszę. Cześć. Cześć. Moim Państwa gościem jest Łukasz Cznadel. Jeśli możesz, powiedz parę słów o sobie, kim jesteś i czym się zajmujesz. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Cznadel, jestem adwokatem. To chyba tyle. No, nie wiem, co się stało, że zostałem zaproszony do tak szacownego grona, ponieważ już wiedziałem, kto jest moim przedmówcą, więc zachodzę w głowę do dzisiaj. Dlaczego ja? A poprawnie mówi się prawnik czy adwokat? O Boże. To nie jest to samo. Prawnik to jest magister prawa, a adwokat to jest jeden z wolnych zawodów prawniczych, którymi są notariusz, prokurator, sędzia, adwokat, radca prawny, radca prokuratorii generalnej Skarbu Państwa. Okej. Okay. Chyba tyle. A komornik jeszcze. A tego to nie wiedziałem akurat. Powiedz mi, jak to jest być wytatuowanym prawnikiem? Tak, to mógłbym zapytać... Adwokatem jeszcze raz. Odpowiedzieć pytaniem. Tak? Nie wiem, jak to jest być wytatuowanym, nie wiem, no to, tatuażystą. No przecież się nie wiem, no... Chociaż nie wiem, oczekujesz pewnie odpowiedzi takiej, że tak, za każdym razem jak siadam wieczorem i nalewam sobie tej stuletniej whisky, tak, to wtedy lepiej się czuję patrząc na dziary. Nie, to w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Myślę, że chyba nikt się nie zastanawia. Myślę, że nie jestem jedyny, który ma tatuaże. Także to nie wiem, jak to jest być wytatuowanym prawnikiem. To trudne pytanie w ogóle. Właśnie szukam, bo mam takie pytanie, które idealnie będzie pasować do tego i to jest chyba to. Czy są jakieś wyzwania, z którymi musisz się zmierzać jako wytatuowany adwokat? Czy musisz często tłumaczyć swoje wybory wizualne? Czy stawiać czoła stereotypom? Nie, generalnie to się bardzo zmieniło i teraz ludzie nie zwracają na to uwagi. Ja powiem nawet więcej. Czasem się spotykam z klientami na niwie prywatnej, całkowicie poza firmą, poza kancelarią i... Raczej to jest taki pozytywny odbiór, nie? To jest coś takiego, że o, fajnie, ma pan tatuaż, o, ja też mam. Także nie zdarzyło mi się jakichś tam negatywnych komentarzy. Nie stanowi to szczególnego wyzwania. No oczywiście na co dzień jak się na przykład, bo częścią praktyki zawodowej są też na przykład oględziny, nie? Gdzieś tam jest lipiec, robi się sprawę jakąś o drogę konieczną, czy jakieś tam zasiedzenie. I trzeba z sądem jechać gdzieś tam w jakieś dzikie pola, ostępy. No jak jest 30 stopni na zewnątrz, no to nie zdarzyło mi się być w koszulce z krótkim rękawem, nie? To tylko tyle. Z uwagi na to, żeby tam nie kłuło sądu po oczach, szczególnie, że mam tą wytatuowaną rękę, nie? Ale to tylko tyle, nie? To jest raczej powaga urzędu i kwestia jakiegoś takiego... zachowania się odpowiedniego, nie? Ale to nie jest wyzwanie, to jest taka... A zdarza ci się poza salą sądową zakrywać swoje tatuaże? Jakoś prywatnie nie, na przykład? Nie. Nie, no po co? No to po to się robi tatuaż, żeby go nosić. To jest taka jak część mnie, no. Trzeba go zakrywać. Mówiłeś, że... Czy jakbym pojechał do Japonii, to pewnie bym musiał, bo bym w niektóre miejsca nie wszedł, ale to nie wynika z tego, że jestem adwokatem, tylko tam jest taka kultura, nie? No, natomiast... czy na przykład, nie wiem, w Watykanie pewnie też bym musiał założyć... Myślisz, że w Watykanie też? W Watykanie na pewno. No, jak się wchodzi... Generalnie to jest tak, że jak się gdzieś tam jedzie w świat i się wchodzi do jakiegoś miejsca kultu, no to nawet w spodenkach nie można wejść, nie? To co dopiero z dziarą na wierzchu, nie? No to raczej by nie przeszło, nie? Ale to nie jest jakaś kwestia... wykonywanego zawodu, tylko taka ogólnie przyjęta, nie? Przynajmniej się wydaje.
A myślisz, że tatuaż w środowisku prawniczym wywołuje skrajne emocje, czy jednak już nie? Myślę, że już nie. Myślę, znaczy, no, powiem jak prawnik, to zależy. To zależy, bo to zależy z kim się by na ten temat rozmawiało, bo wśród młodszych adeptów sztuki, że się tak wyrażę, to jest normalna rzecz. Nie, myślę, że nie budzi żadnych emocji. Natomiast no, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakbym rozmawiał z jakimś tam adwokatem starszej daty, do których się na szczęście jeszcze nie zaliczam, no to mogłoby to wywołać jakąś tam barierę w rozmowie, ale tak to nie, raczej ludzie są otwarci. Teraz nawet wśród sędziów się zdarzają już tatuaże, nie, więc to nie jest. Myślę, że się to zmieniło i to bardzo dobrze się zmieniło. Prowadzisz kancelarię, zatrudniasz w tym momencie ilu? 17? Nie, 17, 12 osób. 12 osób. No. Jak wielu z nich posiada tatuaże? Znaczy, w życiu bym o to nie zapytał, czy ktoś ma tatuaże, bo nie można. Nie można. Nie można. Absolutnie. Absolutnie. Ile osób ma? Albo inaczej, czy ktoś ma z twojego teamu? Tak, ma. My na tym pozostańmy, ma. Tak, tak, okej. Okay. No. Teraz to ja się lekko przytnę. Niemożliwe. Czasami się zdarza. Myślisz, że z perspektywy lat ta tendencja będzie się tylko utrzymywać, że tatuaż w branżach, w cudzysłowie, poważnych będzie zyskiwać, a nie tracić? Ale czy myślę, że to będzie zależało od tego, czy będzie moda na tatuaż, czy nie, nie? No bo jeżeli będzie moda utrzymywać się, no bo teraz taki jest ciąg, że ludzie się generalnie tatuują, więc jeżeli się trend taki generalny utrzyma, to myślę, że to ludzie przejdą do tego, to będzie porządek taki normalny, nie? I myślę, że tak, że jak będzie ogólny trend w społeczeństwie na tatuaże, to i to prawnicy, że się tak wyrażę, dostaną tam rykoszekiem i też to będzie funkcjonowało w naszym środowisku. Natomiast myślę, że odchodzimy od takiego, bo dawniej to było tak, że oceniało się człowieka przez pryzmat tego, jak był tatuaż, miał tatuaż, to więzień, bandyta, nie, i tak dalej, i tak dalej. A teraz już się do tego tak nie podchodzi, to spowszedniało i to takie jest normalne. A w twojej branży też tak było, jak w służbach? Natomiast jeśli mogę przerwać, to na pewno nie wyobrażam sobie, żeby tatuaż się rozwijał w taki sposób, żeby był w takich miejscach widocznych na pierwszy rzut oka, typu dłoń, szyja, typu twarz, szyja, typu głowa. No to raczej tak nie zadziała. Natomiast tak, ale to generalnie myślę, że nasze społeczeństwo jest bardziej oporne, jak chodzi o takie... No właśnie tutaj dwa pytania. Po pierwsze, tatuaż to twoim zdaniem moda, czy już obecnie coś więcej? To jest pierwsze, a drugie, no to bardziej takie stwierdzenie, że do 2016 roku wszystkie służby mundurowe, które... osoby, które były wytatuowane, podlegały badaniom psychologicznym pod kątem zaburzeń. Tak, a to dlatego, że nasze przepisy generalnie nie nadążają za rozwojem społecznym i to jest efekt jakiegoś tam totalnego zacofania i wynik tego, o czym mówiłem, że tatuaż się kojarzył z patologią, nie? No i kwestia tego rodzaju, żeby wyeliminować tych, którzy mają wyroki i tak dalej, i tak dalej. To stąd wynikało, nie? Natomiast czy tatuaż to coś więcej, to myślę, że to w ogóle zależy od człowieka, nie? Indywidualnie. No. Ale ja bym tak chciał szerzej, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Myślisz, że to jest taki trend, który po prostu przeminie, czy to będzie już stały element naszej kultury? Czy w mojej ocenie to będzie stały element naszej kultury, bo tatuaż jako taki jest stałym elementem kultury człowieka, nie? To nie jest wytwór wieku XX, zresztą nie będę to wytłumaczył, nie? Tylko to powstało gdzieś tam dużo, dużo wcześniej i to jest element kultury bardzo zakorzeniony, tak jak religia, wiara i wiele innych rzeczy. Dlatego on zostanie w tym znaczeniu w kulturze. No tylko wiadomo, nie? Z upływem czasu dawniej się tatuowało symbole i miało to jakieś głębsze znaczenie, a teraz to niekoniecznie tak jest. Nie?
słoiki z Nutellą się tatuuje, czy inne rzeczy. No i to też jest. Awokado jest obecnie top. Awokado? Awokado. Okay. Mówię ci, naprawdę awokado, jeżeli chodzi o tatuaże spożywcze, to jest top. Ale dlaczego awokado? Nie mam pojęcia. Wydaje no mi się, i to jest moda, nie? Wydaje mi się, że to jest symbol pewnego pokolenia. Awokado. Okej, okay. No dobra. Ale wspomniałeś o patologii. Jak, wiadomo, zdarza ci się pracować w różnych zakładach penitencjalnych z, że tak powiem, klientami. Tak, no zdarza mi się bywać, no. Tak. Czy miałeś jakieś śmieszne bądź ciekawe historie, gdy osadzony zauważył twój tatuaż i zareagował na to pozytywnie? Czy niestety rozczaruję cię, nigdy takiej historii nie miałem. Bo wtedy jesteś zakryty całkowicie. Bo generalnie wchodzę w stroju tak zwanym służbowym, nie? Czyli koszula, marynarka i no i w takim stroju wchodzę. Także nie zdarzyło się, żeby ktoś widział, że mam tatuaże. Generalnie jak jestem w firmie, w kancelarii, to zazwyczaj nie widać, że mam tatuaże, bo chyba, że to jest taka sytuacja, że mam t-shirt, nie? To wtedy tak, ale tak to nie widać, więc to nie jest dla mnie jakiś znak szczególny, nie? No. Także niestety rozczaruję cię, okay. nie zdarzyła się nigdy taka sytuacja. To... A nie będę ściemniał i wymyślał jakieś tam to z drugiej strony... łzawej historii, że nagle mi się dystans do klienta skrócił. Zresztą w zakładzie karnym ja wolę, żeby ten dystans był dłuższy. Ale to mogłoby być ciekawe, by się ciebie pytali, na której celi to sobie tatuowałeś i za ile. To tak nie działa, dlatego że to też wiesz pewnie bardzo dobrze, lepiej ode mnie, że tatuaże z subkultury więziennej mają inny charakter, są specyficzne i tam one są robione po to, żeby wiedzieć, czy ktoś grypsuje, czy nie grypsuje, za co siedzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inny... Każda kropka oznacza co innego. Oczywiście, to jest zupełnie inny rozdział, więc to nawet nie ma o czym... To by tak nie zadziałało z siłą rzeczy, nie? Bo to jednak... Natomiast u ciebie też... Musiałbym sobie łezkę zrobić. Okej. Okay. U ciebie też obserwuję pewien dualizm, bądź też ty nazwiesz to troszkę inaczej. No bo jako szanowany adwokat ubierasz się w odpowiedni strój służbowy. No ale teraz jesteś ubrany luźno, zachowujesz się luźno i tak ja takiego ciebie tak naprawdę znam tylko i wyłącznie. Czy taka forma zmiany wizerunku też jest dla ciebie ważna, jest jakimś odreagowaniem? Ale to nie jest zmiana wizerunku. No, człowiek idzie do pracy, ubiera się jak idzie do pracy, nie? Przecież... Ale ja się nie ubieram inaczej, jak idę do pracy. Ale no to masz to szczęście, że tak funkcjonujesz, nie? No ja dlatego na przykład... drążę, może pytanie no było postawione sobie, niewłaściwie. No i wyobraź sobie teraz taką sytuację, idę na salę, zakładam togę, nie? Nic ja bym z tym kapturem zrobił. Rozumiesz, no są pewne techniczne rzeczy, które dość są takie trudne, nie? Może miałbym go założyć na kołnierz, czy są... No. Ja wolę tak, nie? Natomiast jest pewna, wiesz, no, pewien standard trzeba zachować. No. Nie wyobrażam sobie, bym miał jechać do Sądu Najwyższego i bym nie był w pełnym garniturze pod krawatem. No bo to jest też kwestia szacunku do instytucji, do której się jedzie. Generalnie ja zauważyłem, że u mnie w zespole bardzo często tak jest, że nie ma w ogóle u mnie w firmie czegoś takiego jak dress code, nie? Generalnie to fajnie wchodzi, każdy mniej więcej wyczuwa i widzę, jak ja nie muszę patrzeć do kalendarza, do rozpiski, żeby wiedzieć, kto ma rozprawę, nie? Bo jak idzie się do sądu, zawsze jest bardziej oficjalnie, a jak jest luźniej, no to jest i po stroju luźniej, nie? Więc to nie jest kwestia dualizmu, to jest kwestia takiego... No, funkcjonowania, nie? No, że po pracy, no, nie wiem, to tajemnica nie jest, no, chodzę w dresach głównie, nie? Czyli jesteś ja normalny. Ja nie wiem, czy inni prawnicy też tak chodzą. Nie, może są tacy, co śpią w garniturze, ale nie, no, ja chodzę w dresach, nie? My tu w studiu kilku przerobiliśmy i muszę jednak powiedzieć, że twój luz jest jednak wyróżniający się w tłumie innych prawników, bądź też adwokatów lub ludzi pracujących po prostu z prawem. Czy może miałeś, bo nie spotkałem, ja na przykład generalnie mam kontakt z ludźmi, którzy no podobnie funkcjonują jak ja, nie? No,
To nie można powiedzieć, że nie wiem, bo to funkcjonuje taki stereotyp, nie? Że wszyscy adwokaci są sztywni w ogóle, nie? I tacy stereotypowi. Tak, jest stereotyp, ja też tak ja myślałem. Ja też w pewien sposób jestem stereotypowy. Jaki? Lubię whisky, chodzę w garniturze, tak? No, piję wino, no to do teatru lubię iść czasem, no to mam stereotypowy prawnik, no. I chodzisz w koszulkach z Gwiezdnych Wojen, co nie jest typowe. No chodzę, tak, i z superbohaterami. A skąd ta miłość do fantastyki? Skąd tam w ogóle, nie wiem skąd tam, to, czy fantastyka to wyszła mi od zawsze. Taka najbardziej taka, co mi utkwiło w głowie, to jak, bo jak generalnie ze wsi jestem, nie? Nie. Właśnie, nie? I moi rodzice też są ze wsi, wychowaliśmy się na wsi zabitej dechami na Podkarpaciu, ale generalnie była wielka miłość do książek u nas w domu, nie? W domu w ogóle tysiące książek i tak dalej. I wśród tych tomiszczy różnych dziwnych rzeczy, których się w ogóle czasem nie dało czytać, bo to były takie... A czy to z perspektywy czasu, teraz jak na to patrzę, to tam było cała masa ciekawych rzeczy. Ale ja znalazłem jedno z pierwszych wydań Ubika. Ubika? Ubika, tak. Okay. Przeczytałem Ubika i to w ogóle zażarło, nie? No i od tego się zaczęło i to jest taka pierwsza rzecz z fantastyki, która mi w głowie została i myślę, że od tego się zaczęła w ogóle ta koncepcja cała tej książki była jak dla mnie rewelacyjna. No i potem to już było tylko szukanie innych nowych rzeczy. Lemem byłem przez wiele lat zafascynowany i co ciekawe w ogóle do Lema udało mi się zarazić, czy Lema mi się udało u syna zaszczepić, bo on jak jeździmy gdzieś tam, swego czasu jeździliśmy, to w ogóle Niezwyciężonego słuchaliśmy, nie? Taki, no genialnie jemu też to weszło strasznie. No i to się tak jakoś ciągnie za mną, nie? I to się zaczęło od książek. No jak się zaczęło od książek, no to potem im dalej, no tym... Wiedźminowy tylko nie jestem, to mi nigdy jakoś nie weszło. Albo Sapkowski Sapkowski u mnie nie zażar, ale na przykład Grzędowicza uwielbiam. O, ja też. Też Pan Lodowego Ogrodu to jest w ogóle... Słyszysz, Agnieszka? Agnieszka to moja małżonka, która nie może się przekonać do tej książki, a ja zawsze mówię, że ona jest ja genialna. Ją dwa razy przeczytałem, trzy razy przesłuchałem i w audiotece, nie wiem czy powinienem mówić, w audiotece, mam cały czas w samochodzie i wracam do niej non-stop. I po prostu jedyna rzecz, jaka była w niej zwalona, to... Że zrobili ostatnią część. Tak. Ona się najlepiej by skończyła po pierwszej, nie? Jak on włóko w tym drzewie został. Nie mu, bo on nie czytałeś. Aha, dobra, okej. Okay. Przepraszam, to się wytnie, nie? Ale generalnie tak, nie? I to była... To jest jedna w ogóle z moich ulubionych pozycji i no. Gdzieś tam wcześniej był też Lovecraft i te wszystkie takie odpalone. Cthulhu i tak dalej. Cthulhu w ogóle przedwieczne i w ogóle takie odpalone rzeczy. Ale tak, z tych takich ostatnich to Grzędowicz. A skąd fantastyka? To w ogóle takie jakieś górnolotne pytanie. Skąd u ciebie fantastyka? No, nie? Ja ci wytłumaczę. Moja mama będzie bardzo ukontentowana tym, ponieważ moja mama przez prawie 40 lat pracowała w bibliotece i potem była kierowniczką tej biblioteki. Ja no to miałeś kopalnię. Ja w tej bibliotece się wychowywałem, bratku. Do dzisiaj pamiętam zapach tych szufladek z przegródkami. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale zapach... Z rewersami. To był tak, zapach biblioteki szkołki. Jest dość specyficzny. I gdy byłem chłopakiem, tego nie doceniałem. Teraz to doceniam bardzo. Bo o taka wrzutka, mamo, jak się ma 12 lat i dostaje tylko książki jako prezenty, to nie jest najlepszy prezent. Dzisiaj doceniam i szanuję, ale wtedy nie. I moja mama podsyłała mi różne książki, które jej zdaniem były dla mnie dobre. Przede wszystkim fantastykę. Wtedy poznałem Tolkiena, wtedy poznałem... Ja Tolkiena dużo Pratchetta. Później. No. Zajawiłem się tym strasznie i do dzisiaj ta fantastyka we mnie jest. Ja ją uwielbiam. No, ja to uwielbiam, tak. No, to jest jakaś tam część,
część życia, nie? Ale to, to także mówię, to ja w tym wyrosłem po prostu, jakoś tak to było naturalne, nie? Potem na studiach też poznałem ludzi zdrowo odklejonych na tym punkcie, no i tak poszło, nie? A brałeś kiedyś udział w jakichś komikonach, bądź w grach typu LARP? Wiesz co, w RPG grałem i to w ogóle... RPG to jest Warhammery, tak? Warhammera, ale też i w Zew Cthulhu grałem. Zew Cthulhu. Na studiach, nie? No to była w ogóle masakra, nie? To było zbyt uzależniające. Jezu, to ile żeśmy przesiedzieli, ile żeśmy wińska wypili przy tym, to masakra. I to było fajne, nie? Bo to bardzo rozwijało, nie? No i to są chyba świetne wspomnienia na lata. Nie, no tak, a potem to takie, wiesz, naturalne, bo to ja jestem dość stary, nie? I generalnie... Dopiero powiedziałeś, że nie taki stary, teraz no, stary, nie? To się zdecyduj. Nie jestem adwokatem starej daty, nie chodzę w muszce i tak dalej, nie? Natomiast, wiadomo, nie? Parę już tam wiosen człowiek ma na karku i generalnie, jak byłem na studiach, to był ten czas, kiedy... Był wielka moda na Heroes 3. Mhm. I generalnie. Ja wolałem czwórkę. Przepraszam. Proszę, przepraszam. Wychodzę. Przepraszam. Wychodzę. Nie, w ogóle nie gadamy, nie? I właśnie to było takie. Może dlatego, że młodszy jesteś. To było takie płynne właśnie przejście, nie? Z tych wszystkich RPG-ów do Heroesów. I w ogóle Heroes to była rzecz, która mnie mega z żoną zbliżyła, bo mieliśmy takie, to jeszcze wtedy nie żoną, ale potrafiliśmy przysiedzieć już nawet jak skończyliśmy studia, przeprowadziliśmy się do Rzeszowa, potrafiliśmy przy Heroesach przesiedzieć dosłownie cały weekend. Nie? Zaczynaliśmy w piątek grać kampanię obowiązkowo przeciwko sobie i kończyliśmy w niedzielę. Nie? I całe w ogóle jeszcze jak Szymona nie było, wszystko było podporządkowane Heroesowi. I to w ogóle, jak na to popatrzę teraz, to w ogóle jakaś masakra była. Ale tak, graliśmy. Ja grałem zamkiem trupim, ona grała aniołami. Kojarzysz, nie? Tak. W czwórce nie wiem, czy to było, nie? Tak, chociaż aniołami nigdy nie lubiłem, do dzisiaj nie lubię. I te wszystkie artefakty w ogóle, płaszcznie umarłego króla i te bitwy na koniec na tysiące jednostek. No to była masakra po prostu. Nie? Piękne czasy, piękne. I to też dzięki fantastyce to się jakoś tam pozbliżało. Młodemu próbowałem pokazywać Heroesów. Co siara? Mówi, mały czas, gra może fajna, ale jaka grafika w ogóle. To nie. No tak, on to bardziej strategiczny, takie turówki niekoniecznie, ale takie bardziej zaawansowane, takie do kminienia, to tak. Nie? A kto częściej wygrywał, ty czy żona? Żona. Żona, nie? No to, bo grała aniołami. No dokładnie, nie, to tylko o to chodziło. Nie, nie żona, chyba że się dorwałem gdzieś tam do tych trupów i sobie znekromanciłem, ale generalnie ona wygrywała. Nie, ona lepsza była w Heroesa, to muszę powiedzieć publicznie, że była lepsza. Mimo, że to ja ją nauczyłem. Oprócz fantastyki wiem, że jesteś zajawiony filmami gangsterskimi, o Boże, prawda? No tak, nie, to generalnie filmami, nie? Tak. I jaki jest twój ulubiony film i dlaczego jest to Ojciec Chrzestny? Nie, bo w Ojcu Chrzestnym jest wszystko, nie? Znaczy... Mało tego, że film, to jeszcze i książka jest bardzo wysoko, bo niedawno, muszę się przyznać, przeczytałem książkę Marię Puzo. Świetna. Ale jest rewelacyjna i w ogóle film, znaczy no... Film oddaje tylko trochę tego ducha, nie? Tak, w innym klimacie jest trochę książka, nie? Ale tak. Ojciec Chrzestny to jest dla mnie w ogóle kult i to jest jeden z filmów na liście, który oglądam średnio 3-4 razy w roku. Zawsze w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Czy nie Kevina? Pomidor. Nie jesteś Polakiem. Nie jestem, najwyraźniej nie jestem. Nie, w okolicy Świąt Bożego Narodzenia zawsze Ojca Chrzestnego oglądam. Także uwielbiam po prostu. Tam wszystko w tym filmie jest tak jak trzeba i takich filmów już się niestety, ale nie robi. Nie, no, ale nie powiedziałbym, że to jest mój jedyny film ulubiony, bo generalnie z filmami mam tak, że o Jezu, to w ogóle mam tak z 50 ulubionych. To wymień top 3. Top 3? Mhm. No to... Tylko tak, nie tylko gangsterskie. Tak nie, 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 nie. Top 3, tak? Tak. Może być top 5, jak ci ciężko skondensować. Skazanie na Shawshank. Na pewno. Prawniczy film w końcu, więc to musi być, nie? Trochę tak. No bardzo, nie trochę, nie?
skazani na Szoszęk. No, ojciec chrzestny, Lok. I tego filmu na pewno nie znasz. Na pewno nie znasz. No, tego filmu nie znasz. W ogóle on dość poryty jest. Ale też oczywiście nie byłbym sobą, gdyby tam nie było Od Zmierzchu do Świtu, Pulp Fiction, cała trylogia Nolana. Klasyka. W ogóle większość filmów Nolana jest dla mnie rewelacyjna, tak jak cały Quentin Tarantino, nie? No to tak, tak... Ja akurat nie byłem nigdy fanem Tarantino, dla mnie ta przesadzona krew i tak dalej. Natomiast Nolan, to kojarzy mi się tylko i wyłącznie Interstellar, mój najukochańszy film. Wczoraj leciał. Tak? Byłem, tak. No. A ja nie mam telewizji, kurde. Nie, ale z racji tego, że nie mogłem go obejrzeć, No, i długi. Długi jest, ale jest rewelacyjny. To jest w ogóle najlepsze wyjaśnienie teorii względności takie przystępne. Nawet naukowcy mówią, że to jest chyba najbliżej prawdy, jeżeli chodzi o Hollywood, no, i jak się dało. Tak, jak się dało. I tak, żeby ludzie to mniej więcej zrozumieli, chociaż większość tak pewnie nie zrozumiała. Ale na przykład Nolana Prestige też jest rewelacyjny. Nie wiem, czy widziałeś, nie? Jest mega. Nie, nie widziałem. No dobra, że okej. Okay. Mhm. No. Nauczę się, obiecuję. Nie, no jaja sobie robisz. No nie widziałem. Nie, no to warto zobaczyć, warto zobaczyć. Ja nie? Zajęty człowiek jestem. Tak, nie, na pewno nie. Na pewno. Prestiż jest dobry, ale w ogóle tak, trylogia Nolana, przy czym, no który jest z trylogii najlepszy dla ciebie? Ten, z którego wychodził ze studni. No, Mroczny Rycerz powstaje, no, dla mnie tak samo. To tak. Jest w ogóle rewelacja. No. To ta część zdecydowanie tak. A czy da się przenieść jakieś patenty bądź triki takie z Ojca Chrzestnego, hollywoodzkie, tak, na grunt twojej pracy? Tak, z Ojca Chrzestnego zdecydowanie lepsza jest propozycja nie do odrzucenia. Tak. Chociaż konia nigdy nie próbowałem pozbawić głowy i przynieść, więc to niestety nie wiem, ale tak. Czyli nawet nie brnąć w to? Nie. Nie. Kurde, to byłoby nie, dobre. Nie, 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 nie. No dobra, to... Aczkolwiek moja miłość do Ojca Chrzestnego do tego stopnia jest taka niezrozumiała, jak pojechaliśmy w końcu w tamtym roku na Sycylię większą grupą i wszystkich znajomych zmusiłem do tego, żebyśmy pojechali do Sawoki, tam gdzie był Ojciec Chrzestny kręcony. Oni tego w ogóle nie rozumieli, nie? Dlaczego tam? Ale tak postawiłem nas. Widziałeś w ogóle Ojca Chrzestnego? Czy... Wielokrotnie. No właśnie. I tam jest w ogóle, bo on nie jest kręcony w Corleone, nie? To tak tylko w Sawoce, nie? Niedaleko Taorminy. Bo tam było miejsce, gdzie w ogóle można to było logistycznie ogarnąć. No i do dzisiaj można iść wypić sobie kawę w tym barze, gdzie poznał swoją żonę, nie? No, także to... No, nasuwa mi się taka analogia wobec tego, co powiedziałeś, tego takiego delikatnego przymusu poznawania na tej kultury, do tego, co ja robię w stosunku do swoich pracowników. Jak chodzę i gadam o tych rakietach, o tym SpaceX, o lotach kosmicznych, silnikach, wiesz, turbopompach, to pewnie jest taki sam entuzjazm, albo nawet mniejszy niż w przypadku twoich znajomych. Nie, no tak, no oni wiedzą, nie, że generalnie gdzieś tam jedziemy nie razem, to jest... Tak, dokładnie, nie? Znaczy, zawsze jest kłopot z dwoma rzeczami, nie? Czyli właśnie z takimi typu właśnie wycieczka do Sawoki, nie? Albo jak chodzi o jedzenie, nie? To jest w ogóle druga rzecz, gdzie to jest masakra jakaś. Gdzie są częstokroć zmuszani na przykład do uczestniczenia w różnych takich dziwnych rzeczach. No jak na przykład na Sycylii jedliśmy na targu rybnym, nie? Tam gdzie do południa są siekane wszystkie te tuńczyki, nie tuńczyki, potem się to tam szlaufem, nie? No i ten, i się tam można zjeść coś dobrego. No wszyscy oczywiście jak to w Włoszech, tam Sycylii, ten pizza, nie? Makaron, oczywiście Łukasz, co? Jeżowca, nie? Uni, ja to znam tą nazwę, po japońsku się mówi, że to jest uni, to jest żółte jajeczka. No, czy no, ale on jest taki cały, nie jesz, nie, przecięty, no i oczywiście wszyscy, w ogóle co to będziesz jadł, nie, i tak, no ja mówię, no ja, można spróbować, to trzeba, nie. A jak to smakuje? Jednym zdaniem? Tak, nie, no możesz powiedzieć iloma chcesz. No, no to jak, czy mi się to kojarzy z portem, nie? Najbliższe porównanie to jest port, czyli słone, piasek,
śmierdzi. Śmierdzi takim bardzo intensywnym... Oceanem? Oceanem, tak. No to, i to jest taka kwintesencja morza, nie? Bardzo dobre jak dla mnie, no rewelacja, nie? Jak mi się tak pięknie nadziałeś na tematy kulinarne, to mam przez przypadek przygotowane parę pytań. O Jezus. Słyszałem, że jesteś mistrzem grillowania. To jest nieprawda. To jest nieprawda, nie jestem mistrzem, tu w ogóle nawet nie ma o czym mówić. To jak się mówi, pitmaster? Nie, no gdzie, proszę cię, to wyobrażasz teraz ludzi, którzy się tym zajmują i w ogóle no, mistrzem to jest Gibas na przykład, Andrzej albo Zalcman, no gdzie to ja to jestem w ogóle, wiesz, takie małe picolino, o, taki może, malutki jestem. To może inaczej. Coś tam umiem ugotować na grillu, o, i tego bym się trzymał, nie? A jakie jest twoje popisowe danie z grill? No stek. Albo żeberka. Żeberka. Może w sumie nawet bardziej żeberka. Tak. Się rozwiń, powiedz coś więcej o tym. Ale to co, o steku? Żeberka to wiesz, no każdy wie jak to wygląda, ale każdy je przygotowuje inaczej. No są takie żeberka barbecue metodą 3-2-1 robione generalnie. 6 godzin trzeba przy tym spędzić na grillu. No i to generalnie u mnie w domu smakuje wszystkim. No i potrafię spędzić załóżmy całą wolną sobotę tylko na tym, nie? Czyli żeby to zrobić, przyrządzić, podać. No, lubię się tym bawić, nie? No, generalnie jakbym miał... ja się często śmieję właśnie w domu, że jak już będę miał dość chodzenia do kancelarii, to się wynoszę i będę grillował. To w ogóle idealnie mnie to relaksuje. A ostatnio w ogóle zacząłem się jeszcze wędzeniem bawić. I nawet w sobotę cały dzień spędziłem w dymie w ogóle, wędząc jakieś tam szynki, boczki, jakieś tam różne inne rzeczy. Także w ogóle tu śnieg zimno, nie? Zamiast siedzieć w domu i jak klasyczny prawnik pić 25-letniego jakiegoś tam kalana czy tam coś innego, to ja zapierdzielałem właśnie w dymie, w syfie, nie? I w ogóle ścieszony jak świnia byłem. Sam wróciłeś do tych stereotypów. A masz jakieś swoje rytuały kulinarne bądź dziwactwa takie, spaczenia, które są tylko charakterystyczne dla ciebie podczas gotowania? Rytuały kulinarne? Takie, że nie wiem, czy charakterystyczne dla mnie tylko, nie? Ale no, pewnie by się coś takiego, byś musiał mojej żony zapytać, bo ona w ogóle obserwuje te moje dziwne zachowania. Na przykład ważne są takie rzeczy, żeby na przykład stek był osolony w ostatnim momencie i to ma być dokładnie określona chwila, czy na przykład jak się go już tam wykańcza, to musi być odpowiednia ilość masła, gałązka jakiegoś tam rozmarynu, czosnku. Ale to nie wiem, czy to są rytuały, no to po prostu ktoś ma nerwicę na trend, to pilnuje, żeby to tak wyglądało. Jak przyprawiasz steka, to klasyczny pieprz, sól, tak, czy pieprz, sól i czosnek granulowany? Nie, czosnku granulowanego do steka nie używam w ogóle. A znasz taki kanał Guga Foods? Nie. To jest taki koleś bardzo znany, amerykański youtuber i on zawsze tylko i wyłącznie pieprz, sól, właśnie ale czosnek granulowany. Pieprz, sól i mi tyle wystarczy. I czosnek to ja dodaję na zasadzie takiej, że on jest w maśle czosnkowym, nie? Jak robię masło czosnkowe i tam załóżmy jakąś, tam zależy, oczywiście zależy jaką metodą jest robione, nie? Ale załóżmy taką tą normalną, nieodwróconą, no to jak on tam gdzieś sobie leży w tym zimniejszej części grilla, no to ten czosnek z tego masła przechodzi, nie? Bo jest tam, tam kładę pół łyżki, nie? I on tam się roztapia, nie? To tylko tak, ale to pieprz, sól, nic więcej. Sezonujesz sam mięso? A gdzie? Nie. Nie, raczej kupuję, nie? No mam, czy próbowałem kiedyś tak to robić, żeby ono mi gdzieś tam w lodówce leżało, ale to nie, to jest zbyt skomplikowane jednak. Nie ma czasu na to, nie? Zatem czy masz marzenia kulinarne typu wołowina Wagyu? Tak. Tak, mam marzenia kulinarne właśnie wołowina Wagyu albo australijska. Czy wiesz, no tak naprawdę one są do zrealizowania. No, można kupić sobie taką można wołowinę. Można je kupić. Bardzo drogo, ale można kupić. Tak, bałbym się pewnie, żeby tego nie spieprzyć, nie? Natomiast, no, ja generalnie, moje wszystkie podróże, gdzie jeździmy, a trochę tego
gdzieś tam robimy, nie, to wszystko jest powiązane z kulinariami, nie, więc jak się nam w końcu uda gdzieś tam wyskoczyć do Japonii czy gdzieś, to na pewno będzie wołowina Wagyu, oczywiście o ile znajdę koszulę jakąś z długim rękawem, żeby ziarnie było. Do Kobe wtedy. Tak, chciałbym być tą krową. Skobę. Ponoć to jest mit z tymi właśnie głaskanymi krowami, którymi się puszcza muzykę i tak dalej, że to w dużej mierze jednak jest ściema. Nie, czy myślę, że jest, ale wiesz co, ostatnio byłem na, dzięki uprzejmości mojej żony, na warsztatach takich całodziennych, u prawdziwych mistrzów właśnie. Z Japonii? Nie, nie, z Polski, ale u ludzi, którzy są no, mistrzami, jak chodzi o sztukę w ogóle grillowania. I między innymi był człowiek, który zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Świata grillowania ze swoim kolegą z drużyny. Drużyna się Mistrzowski Skład nazywa. I on właśnie zaczynał w ogóle jako rzeźnik. Nie? Koleś w ogóle do tego stopnia pasjonat, że żeby móc wystartować sukcesami w tych Mistrzostwach Świata w Stanach grillowania, najpierw sobie zrobił wszystkie stopnie sędziego, żeby wiedzieć dokładnie, jak co ma wyglądać, nie? Żeby wiedzieć, jak to ocenić. I on właśnie mówił o tym, bo on zaczynał jako rzeźnik, masaż, i mówił właśnie, że tłumaczył, jakie ma, może nie tyle kwestia masowania tych krów, nie? Ale sposób uboju, jakie ma znaczenie na jakość mięsa, nie? Potem, że to jednak zwierzę nie może być zestresowane i w ogóle to jest w ogóle cała nauka o tym, kiedy się te cielaki, w ogóle to jest no, kult, nie? Więc masowanie może jest i to picie tej miski przez te krowy, czy tam sakę, może jest przesadzone, ale jednak sposób traktowania tego zwierzęcia przed samym ubojem, pozyskaniem tego mięsa ma ogromne znaczenie i nie ma w tym przesady, że się dba o to, żeby ten dobrostan był jak najlepszy i to się przekłada tak naprawdę na zdrowie. Gość nam pokazywał na przykładzie mięśni poszczególnych, właśnie tych, które są tam rozbierane, że mówi, że tu na przykład widać, że zwierzę było zestresowane przed samym tym, bo kolor jest nie taki i tak dalej. No to jest niesamowite. Nie? No dlatego też ta gradacja, jeżeli chodzi o jakość mięsa, od A1 do A5. To, ale to też ma, jakość mięsa ma też znaczenie i jak się tym mniej bawiłem, to myślałem, że no stary, wołowina, czy z Polski, czy ze Stanów, to jest jeden pieron, ale nie jest jeden pieron, jak chodzi o kwestię obróbki, bo jak się zostawia steka do wyleżenia, nie, no to wiadomo, nie, jesz steki na pewno, nie? Nie, bo to za drogie dla mnie. Przecież ty w ogóle na żołnierzach amerykańskich na pewno taką kasę tłuczysz teraz, więc... Człowieku, u nas było dwóch żołnierzy amerykańskich, czyli najmniej chyba w całym Rzeszowie. Może dlatego, że oni chcą się tatuować ad hoc. Oni chcą od razu, a my nie mamy terminu od razu. Czekaj. No w każdym razie, no to jest standard, nie? Czyli generalnie jak się tego steka już tam zostawia, nie? Do wyleżenia, no i na przykład jest różnica, jak się zachowuje wołowina tam gdzieś ze Stanów, a Polska, bo ze Stanów skacze ci temperatura o jeden stopień, nie? A u nas to różnie, w zależności od tego skąd pochodzi, jak może być 1, 2, 5, różnie z tym jest, nie? Więc to też ma znaczenie, nie? Aczkolwiek polska wołowina jest bardzo dobra i to się też zmienia bardzo fajnie. W domu kto lepiej gotuje, ty czy żona? Żona. żona tego będzie słuchać. Pantofel. Nie wiesz, jak to jest, że prawdziwy mężczyzna wie, gdzie jego miejsce? No dobra, no. Niech ci będzie. Nie, ale moja żona lepiej gotuje. No to ja coś tam mogę na grillu zrobić, jakieś żeberka i coś tam. A przecież kuchnia to jest cała masa innych rzeczy jeszcze. No to halo. A te twoje pasje kulinarne, czy to jest jakaś forma ucieczki od stresującej pracy? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To teraz się zastanawiam. Nie, ale wiesz co? Nie, bo ja jeszcze na studiach gotowałem, więc jeszcze wtedy nie pracowałem. Ja po prostu lubiłem gotować. Lubiłem dobrze zjeść, więc... Dobrze, zatem inne pytanie. Rozwalam ci ten plan. Nie, nie, jest bardzo dobrze. Akurat idzie tak jak chciałem. No, okay. Zapraszasz na grilla, powiedzmy mnie i moją małżonkę, o której wiesz, że jest wegetarianką. Co z nią robisz? Punkt A, wyrzucasz ją. Punkt B, gotujesz dla niej. Czy są takie memy, nie? Punkt C, moja żona je paluszki i chipsy.
Nie, jest, są takie memy, nie? Że jak przychodzisz na grill, nie możesz być wegetarianinem, bo lądujesz w piwnicy. Ale nie jako to mięso. Nie, 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 ale to tam twoje miejsce. Nie? Znaczy, myślę, że ona by się czuła niezręcznie, kiedy byłoby, no bo na grillu to jest głównie mięsiwo, ale spoko, myślę, żebym sobie poradził ze zrobieniem rzeczy, które nie są z mięsem. Nie, jak twoja żona je sery, a zakładam, że nie jest weganką. Nie, nie, nie jest weganką. No, świetnie, dostałaby jakiegoś super burgera z halloumi i by była zachwycona na pewno. Halloumi zawsze spoko. I nie, on ma no... charakterystyczne takie, nie wiem, nawet to, taki wyraz onomatopeiczny, takie kwiki wydaje ten ser, jak się go je. To czyszczy. No. Tak, 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 ale on jest generalnie rewelacyjny i on można go na... I generalnie u nas to jest, jak się robi steka, to najczęściej w ogóle sałatka jest z halloumi i z gruszki do steka podawana, bo w domu lubią to. No to tak, ale można też burgera zrobić z halloumi, więc jak ten... To... Dobra, może o tym gotowaniu tyle, bo już człowiek zgłodny. Ja też jestem głodny. Obaj interesujemy się historią, prawda? Nie. Nie tylko ty. Tylko ja, tak. Oba się interesujemy historią. Czy dla ciebie i dla twojego pokolenia takie produkcje telewizyjne jak Sensacje XX wieku były jakimiś takimi punktami zaczepnymi, by zacząć się interesować tą historią? Myślę, że tak. Myślę, że tak, aczkolwiek ja mogę mówić o sobie, bo to tam mów o sobie. Nie mogę się traktować jako głos pokolenia, ale tak, no Włoszański ten program jego, to w ogóle mnie to zadziałało tak, że najpierw pooglądałem 2-3 programy, potem zacząłem kupować książki Włoszańskiego, bo była taka seria, że można było kupić, a potem sam zacząłem jakichś takich lokalnych historii się doszukiwać, dowiadywać. I się okazało, że Podkarpacie to jest w ogóle jakaś kopalnia takich tu się dużo dziwnych, działo, no. dziwnych klimatów. I to w ogóle nie tylko w takiej kwestii wojennej, ale jest i powojennych cała masa rzeczy, które było przemilczanych. I na przykład całkiem ostatnio się dowiedziałem przypadkiem w ogóle o wielkim pożarze kina w Strzowinie. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o tym, że za komuny były takie kina obwoźne, nie? Mhm. To żona mi właśnie opowiadała, bo przywiozła to z pracy. I tam w ogóle wydarzyła się niesamowita tragedia, która została wyciszona i w zasadzie zamieciona pod dywan, gdzie chodziło o to, że żeby ludzie nie przychodzili z zewnątrz, ci, co przywieźli ten projektor cały, pozabijali drzwi i się w ogóle cała masa ludzi spaliła żywcem. A który to był rok? 50. któryś. Musiałbym googlać. Po wojnie. No. Po wojnie, nie? Ale cała masa takich rzeczy. Zresztą też się działo, u mnie to taką najbardziej, największą inspiracją to była moja świętej pamięci babcia, mama mojej mamy. I ona w ogóle się wychowywała w miejscowości, gdzie byli osadnicy niemieccy, którzy byli ściągnięci jeszcze przez Potockich. I tam w ogóle się zmieniło niesamowite rzeczy działy w ogóle. I przed wojną, i w trakcie wojny, i po... To jest materiał na książkę w ogóle. Tak, nasza historia teraz jest bardzo mocno upolityczniona. Nie, no wiadomo. To nic nie było wtedy oczywiste, nie? To tak. Niemcy pomagali Polakom, potem niekoniecznie się to odbywało w drugą stronę. Ale tak, ale to historia, myślę, że to jest w ogóle takie... Zawsze była upolityczniona i w zależności od tego, co było na sztandarze, to się wyciągało te elementy, nie? A to nigdy oczywiste nie było. Teraz jest fajne, że powstały kanały typu Historia bez cenzury, czy Opowieści historyczne. Jednak jest to zupełnie inna forma nauczania niż to, co my mieliśmy. Myśmy nie mieli takiej możliwości. To u nas to Wołoszański to był w ogóle jakimś tam wyjątkiem, a teraz to jest całkowicie inaczej. Jak podglądałem, jak mój syn się uczył historii, jak był młodszy, był taki, jest chyba dalej kanał na YouTubie Trashing Mat. I on w ogóle całą masę rzeczy w taki przystępny sposób pokazuje. Młodzi teraz z tego nie korzystają, nie? Ale możliwości jest dużo więcej niż myśmy mieli. A który fragment historii jest dla ciebie najbardziej ciekawy? Dla mnie? Tak. Znaczy, to ja zawsze miałem takiego hopla na punkcie średniowiecza.
Średniowiecza? Tak. Kurde, myślałem, że powiesz, że XX wiek. Nie, tak. nie. Ja w ogóle miałem... Znaczy moim takim największym pierdzielcem to był rzecz, która nigdy nie jest... najciemniejsza karta polskiej historii średniowiecznej. Czyli spór świętego biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym. Nie? I to w ogóle jest... no bo tak naprawdę nie wiemy, o co poszło, jest tylko oficjalny jakiś tam przekaz kościoła, całej reszty się można domyślać, mało źródeł historycznych. I to mi w ogóle sens powiek spędzało przez wiele lat. A możesz coś głębiej o tym opowiedzieć? Coś więcej? Ale co więcej? No, na czym polegał ten spór? No, o władzę spór był, nie? Bo generalnie mamy początek polskiej państwowości. No i mamy sytuację taką, która powoduje, że Bolesław Śmiały jest bodajże trzecim koronowanym królem w Polsce. Próbuje, czy znany był z dość takiego trudnego charakteru. Mhm. Potrafił księcia kijowskiego za brodę wytargać i tak dalej. No gość był generalnie mega porywczy i charakterny. No i z drugiej strony był człowiek też niebagatelnego charakteru, czyli święty Stanisław, biskup. No i generalnie tło europejskie też jest ważne, bo wtedy mamy do czynienia z tak zwanym sporem o inwestyturę, czyli walka o to między cesarzem a papieżem, kto jest ważniejszy, czy papież, czy cesarz. Wiadomo, to cała w ogóle, czy korona to była od Boga, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. No i na tym tle dochodzi do sytuacji, kiedy... czy wersja historyczna jest taka, że prawdopodobnie biskup się sprzeciwił królowi, no i król go potraktował jak zdrajcę i gościołu, nie? No i... problem się rozwiązał, natomiast wybuchło powstanie, wskutek którego król został zesłany i Polska utraciła koronę wtedy. No i generalnie najciekawszą rzeczą, która mnie w ogóle doprowadzała do niemalże szaleństwa, to ustalenie, co się stało, kto był winny, jak do tego doszło, bo jest wersja... jak mówię, że będziemy o tym rozmawiać, to bym się przygotował, ale... Nie, to kronikarza Wincentego bodajże... nie, to Kadłubek... Nie, dobrze, Wincentego Kadłubka, tak, który mówił o tym, że król go pociął w kościele na skałce i potem... Bo to jest w ogóle bardzo taki znaczący element polskiej historii. Pociął go, poćwiartował, nie? I tak dalej w ogóle. I to też jest bardzo taki kwiecisty opis, jak to ci słudzy nie mogli, król to sam musiał własnoręcznie zrobić. No i potem kończy się ta polska państwowość i święty właśnie biskup ze Szczepanowa jest wykorzystany przez kolejnego geniusza i architekta w zasadzie polskiej państwowości, kolejnego biskupa, czyli biskupa Świnkę, który generalnie wymyśla, znaczy, ja wiem, że to jest teraz nieprawomyślne, co mówię, i sprzeczne z teorią Kościoła, ale cudowne zrośnięcie się tych członków, tego biskupa i nagle się pokazuje, że on nie jest pocięty, tylko jest cały i to jest wykorzystywane do tego, żeby nastąpiło zjednoczenie po rozbiciu dzielnicowym Polski. Nie? I to jest właśnie taki aspekt, który często jest pomijany, mówi się, że to są ciemne wieki średnie, ale tak naprawdę pokazuje, że w polskiej historii nic nie było oczywiste i do dzisiaj tak naprawdę mamy tylko domysły, co się mogło zdarzyć, jak się mogło zdarzyć. No i to mnie zawsze pasuje. To taki najciekawszy dla mnie element polskiej historii. Zawsze. Myślałeś kiedyś, że jesteś nauczycielem? Na przykład historii? Tak. Myślałem. To w ogóle... A co poszło nie tak? Czy myślałem o byciu nauczycielem w ogóle, jak kierunek studiów wybierałem po liceum? I pamiętam, jak siedziałem w domu i się zastanawiałem właśnie nad tym, co robić, czy nie, bo chciałem w ogóle historię studiować. Nie miałem taki moment, że myślałem, żeby iść studiować historię, ale to wtedy rodzice bardzo mądrze podeszli do tego tematu i mi wytłumaczyli, że historią zawsze się możesz interesować.
Możesz czytać, robić, co będziesz chciał, a jednak iść na prawo, bo to jednak fach w ręku, odpowiedzi i tak dalej. Czyli pragmatyzm. Pragmatyzm, no, pragmatyzm. Natomiast oczywiście od skończenia studiów do zostania adwokatem jest droga w ogóle mega daleka i cała masa rzeczy się po drodze może wydarzyć, ale to była ta rzecz, kiedy właśnie oni mi bardzo mądrze powiedzieli, że to jednak nauczycielem to może niekoniecznie. Mógłbyś pokryć. Nie mam oczywiście nic przeciwko nauczycielom. Mam jeden z moich bardzo dobrych kolegów z liceum, jest nauczycielem historii i super fajnie, że się realizuje, ale jak na to patrzę teraz z tej perspektywy, to bym nie dał rady chyba. Ciężko by mi było. Mógłbyś powiedzieć, jakie są... Z jakimi problemami może się borykać osoba, która chce studiować prawo i która jest już na etapie bycia początkującym prawnikiem, tak to się mówi? Jak się mówi, jak ktoś przychodzi do ciebie świeżo po studiach? Znaczy, to jest magistrem prawa. Mm-hmm. Potem musi zostać aplikantem. Ale wiesz co, ja nie wiem, czy to nie... Czy ja jestem w ogóle kompetentny do rozmowy na ten temat, bo to jednak dość dużo minęło czasu od momentu, kiedy ja studia skończyłem. Teraz to w ogóle całkowicie inaczej wszystko wygląda. Nie? Ja zaczynałem w czasach, gdzie zawód był w zasadzie zamknięty, to były początki w ogóle otwarcia aplikacji i tak naprawdę trzeba się było, jak byłeś z zewnątrz, to się trzeba było nakombinować, żeby wejść do zawodu. A teraz tak naprawdę to jest troszeczkę inaczej, jest dużo więcej możliwości i ja nie chciałbym się wypowiadać na temat tego, bo to nie chcę dawać, wiesz, okay, za młody jestem na dawanie rad, a straciłem kontakt na tyle z tym momentem studiów i tak dalej, żeby coś doradzać, bo to... Okej, okay, to inaczej. Na pewno trzeba stawiać na doświadczenie. To tak jak widzę z perspektywy takiej swojej to i czego ja bym oczekiwał, czego ja oczekuję od młodych ludzi, którzy przychodzą i szukają pracy, to, żeby w czasie studiów coś robili poza studiowaniem, tylko żeby jakieś tam praktyki robili, próbowali zobaczyć, jak to wygląda, bo to ja pamiętam, że najbardziej w głowie mi zostało to, że studia to studia, natomiast z praktyką to za wiele wspólnego nie ma, bo ten system jest skostniały i to trzeba samemu gdzieś tam, ale tu w ogóle wchodzimy w jakieś... To jeżeli chodzi o edukację, w niedawnym, jakiś czas temu oglądałem podcast z profesorem Duchem, który twierdził, on jest specjalistą do spraw sztucznej inteligencji między innymi, twierdził, że zawód prawnika w przyszłości lepiej będzie wykonywany przez te algorytmy sztucznej inteligencji niż przez człowieka, ponieważ jest to w stanie bardziej efektywnie przekopać zbiory i to miska. Ale wiesz co, to przepraszam, że ci wejdę. No wejdź, śmiało, na tym to polega. Ostatnio czytałem książkę gościa, który w ogóle dostał Nagrodę Nobla. To jest o myśleniu szybkim i wolnym. To jakiś tak ten tytuł brzmi. I on generalnie, cała książka jest na temat błędów poznawczych, nie? Które funkcjonują, a z których sobie nie zdajemy sprawy. I tam w ogóle był właśnie taki wywód na temat tego, że generalnie jednym z podstawowych błędów, jakie ludzie popełniają na co dzień i w ogóle jakim jest obarczony nasz system edukacji, to jest to, że się nie uczy młodych, w ogóle się nie uczy ludzi myśleć w ujęciu statystycznym, nie? To nie chciałbym tego w ogóle powtarzać, bo to warto do tego sięgnąć, ale generalnie kłopot polega na tym, że zmiana modelowego podejścia na statystyczne i bazowanie przy sposobie wnioskowania i rozumowania na statystykach, a przez to właśnie pewna algorytmizacja wszystkich rzeczy upraszcza myślenie i tak, i to jest prawda, że i nie tylko dotyczy to zawodu prawniczego, ale tak jak ja na to patrzę, to w wielu różnych dziedzinach ten postęp właśnie w ten sposób postępuje i to jest niestety przyszłość. A boisz się zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją? Nie. Nie boję się dlatego, że
od razu mi się, czy to też ja w ogóle myślę obrazowo, nie? Od razu mi się przypomina, jest taki, chodzi po internecie filmik z Clarksonem, nie? Z Jeremy Clarksonem. W ogóle jeden z moich też ludzi, którzy ukształtowali moje podejście do świata i do życia. I tam jest w ogóle na temat tego, że się go pytają o elektryczne samochody, nie? Mhm. A jak Jeremy Clarkson funkcjonuje i jakie auto lubi, wszyscy wiemy, nie trzeba mówić. I on po prostu powiedział w sposób bardzo prosty, nie? Mówi, to nie jest mój problem. Ja już elektrycznymi samochodami jeździł nie będę, nie? I z tą AI całą, ja mam trochę takie podejście, że to już nie będzie na mojej zmianie. Że ty to nie dogoni? Nie dogoni. Mi się wydaje, że to będzie szybciej niż myślimy. Nie dogoni. Nie, w takim aspekcie nie dogoni i myślę, że to będzie stopniowo wpływać na wiele aspektów, ale nie tak, jak jest ta złowieszcza wizja, że nagle w ogóle przestaniemy móc pracować i tak dalej, i tak dalej. To tak nie zadziała, nie? Natomiast to jest przyszłość, no niestety. Mało tego, i tutaj też chciałbym do Lema nawiązać i do Niezniszczalnego, nie? Gdzie w ogóle to on jako pierwszy, tam w ogóle w Niezniszczalnego, tylko Niezwyciężonego, tam w ogóle jest koncepcja ewolucji maszyn, nie? Jako takich, która przewyższa tą ewolucję taką żywą i tak dalej. To w ogóle w tym kierunku idzie, że gdzieś tam w jakiejś tam perspektywie na pewno zostaniemy wyeliminowani, bo jesteśmy za głupi, za bardzo leniwi, żeby... Blade Runner i te sprawy. No coś w tym guście, nie? No i coś nastąpi, ale to nie tak, że nagle wstaniemy jutro i nas nie ma, nie? Bo i nagle nie możemy pracować, bo... No bo gdyby iść właśnie w taki sposób, że ta AI będzie eliminować, załóżmy tych prawników mitycznych, nie? No to konsekwencją tego by było nie tylko zmiana w zakresie prawa, ale będzie zmiana w zakresie funkcjonowania społeczeństwa, bo umrze cała dziedzina i to nie będzie tak, że nagle pada na prawników i tutaj będziemy zmieniać funkcjonowanie prawnika, cała reszta zostanie, wszystko się zmieni. No, dlatego to nie zadziała tak, że nagle wstanę i powiem, że o kurde, to ja już nie mam po coś do kancelarii, a potem myślę, zajebiście, idę grilla robić. Okay. No, to tak nie zadziała, nie? To będzie zmiana, która zmieni w ogóle funkcjonowanie społeczeństwa jako takiego. W ogóle wydaje mi się, że przyszło nam żyć w jakimś takim punkcie zwrotnym. Początku przedefiniowania społeczeństwa jako takiego. Tak mi się wydaje, że to tak wygląda, nie? Człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, ale wydaje mi się, że w takim właśnie punkcie jesteśmy teraz, w jakimś takim zwrotnym, nie? Okej, okay, to żeby zluzować gacie, to może teraz o tatuaż. Po co prawnikowi tatuaż? Po kolana. Ja wiem, po co prawnikowi tatuaż. No, nie wiem, ja chciałem zawsze mieć tatuaż. No zanim byłem prawnikiem jeszcze. Opisz mi, i jeżeli możesz, swoje pierwsze takie marzenie o tatuażu, jak to wyglądało, kiedy dobra, to było jak doszedłeś do tego, że chcesz mieć ten tatuaż? Znaczy, nie zastanawiałem się w ogóle nigdy nad tym. No, po prostu chciałem mieć, bo mi się to podobało, nie? No, nie zastanawiałem się, jak... Trochę tak, jak ja bym się ciebie zapytał, co cię skłoniło do tego, żeby... Jak zostałeś tatuażystą? No, co cię skłoniło do tego, żeby tatuować? No, to są... Jakieś 20 tysięcy razy odpowiadałem na to pytanie. Tak, a że... jeszcze raz nie odpowiedziałeś. Ale kiedyś mi odpowiesz, tak? Nie, no nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No to tatuaż, mówię, mi się gdzieś tam zawsze to kojarzyło właśnie z taką rzeczą, która jest zakorzeniona gdzieś w kulturze i ja może zabrzmi to dziwnie, ale wydaje mi się, że to jest naturalne dla człowieka i to wynika tak naprawdę z tych plemion, które gdzieś tam żyły na tej Polinezji, nie Polinezji. No i wydawało mi się, że to takie naturalne jest, ale to nie było żadnego jakiegoś takiego, nie wiem, większej przekminy, że o nie, to może teraz albo później. No to po prostu... W pewnym momencie człowiek do tego doszedł, że chce mieć tatuaż, no i mam, no. Dobrze, to porozmawiajmy o twoim tatuażu. Co tam masz, co to przedstawia, w jakim jest stylu?
pewien gość, który mnie tatuował, powiedział coś takiego, że przy której sesji, no i zajebiście, i znowu będziemy łączyć czarne, duże kwadraty z małymi trójkątami. Nie znam gościa. Nie znam gościa. Straszny but słyszałem. Straszny but, w ogóle tak, nie ma o czym gadać. Tak, zero dystansu. No nie, no w ogóle nie. No to tam są właśnie duże kwadraty z małymi trójkątami. Czy te kwadraty z małymi trójkątami mają jakiekolwiek dla Ciebie znaczenie? A niektóre mają, ale to nie będę mówił o tym. Okay. No. Ale tam też przemyciliśmy parę wątków fantastycznych, tak, prawda? Przemyciliśmy, oczywiście. Iron Mana żeśmy przemycili, to jest taki... To bardzo proszę w dwóch zdaniach o ale swoim tatuażu. Co? Ale mam opisać, co jest? No, nie, no przecież... Ja zrobię przebitki, to będzie nie, widać. Nie, słuchaj, to zawsze tak jest, że jak ktoś mnie pyta, jak już mnie zna, co mam wytatuowane i co to znaczy. Nigdy nikomu jeszcze nie powiedziałem, to teraz mam na podcaście powiedziałem, ale ty masz dokładnie tą samą metodę, co ja. Jak mnie się ludzie pytają, właśnie jak zaczęła się moja historia z tatuażem, to ja praktycznie za każdym razem wymyślam inną historię. Tak, i to jest też z Nolana, nie? Joker, który tłumaczy za każdym razem inaczej, skąd ma uśmiech. No to ja znam te numery. Ale nie, no, nie będę, to jest mój tatuaż i wiesz, i nie będę tłumaczył, co tam jest. No, jest fajny, fajny gość mi zrobił w ogóle. Dla mnie w ogóle robienie tatuażu to była bardziej terapia. No, się zastanawiałem, ile to jeszcze sesji będzie, bo można było super pogadać, natomiast... No właśnie, opisz ten proces. Jak mógłbyś skonfrontować swoje oczekiwania przed tatuażem z tymi, które były w trakcie i po tatuażu? To było tak, że jak je miałem oczekiwania, że sobie przyjdę i będę miał wytatuowane, co będę chciał, a trafiłem na człowieka, który powiedział, nie kurwa, tak nie będzie. Nie, tego nie robimy, tego nie robimy, tego nie robimy. To może chociaż pióro. Nie, pióra też nie robimy, bo to obciach. To takie były moje oczekiwania, nie? Bardzo szybko się zdrzygłem z taką ścianą. Nie, i sobie myślę, kurwa, może to jednak nie ten adres, nie? A potem się okazało, że to w ogóle jedna z fajniejszych rzeczy, jaka mi się w życiu przydarzyła, bo nie było jednej koncepcji na tatuaż i najlepsza była chyba jedna z ostatnich sesji, jak moja żona patrzy na mnie i mówi, co, znowu idziesz się dziarać? Ja mówię, no tak, tak, jestem umówiony. A co teraz będziesz robił? A ja mówię, nie wiem, coś wymyślimy na miejscu. To jest w ogóle najlepsze, nie? Jakbym miał to zrobić jeszcze raz, to właśnie zrobiłbym to dokładnie tak samo, czyli bez jakiejś wykombinowanej koncepcji, że to musi być taki czy inny obrazek, tylko dużo rzeczy powstało w trakcie i się zmieniało i to było najfajniejsze i to też myślę, że to jest... Na fajnego tatuatora trafiłem, bo to bardziej kwestia rozmowy i tego, co miało z tego wyjść, trafiło na rękę, a nie jakieś takie. No proces jest na pewno nietypowy, bo to taka sztuka trochę dla sztuki. Ale trzeba się przełamać trochę też, nie? Bo, i zaufać. Zaufać, no, to, bo to ja pamiętam, jak te pierwsze próby, ile ja to tam się pobazgrałem na tym, to była jakaś masakra, nie? A potem to już poszło gładko ale to też myślę, że każdy ma jakieś tam indywidualne podejście. Mi się to na przykład bardzo podobało, nie? I stąd jakiś tam kontakt jeszcze nam został, bo to było super, nie? Natomiast nie wiem, czy generalnie mam też całą masę znajomych, co szli ze zdjęciem i mówili, to będzie, nie? Albo była rozmowa, wiesz co, kto ci robił ten tatuaż, bo ja mam takie zdjęcie, że ja sam się, tak, ze zdjęciem, dobre. Nie wiem, czy to u wszystkich tak wygląda, ale no. Często tak to wygląda, często ludzie przychodzą z gotowcami, często się odbijają od ściany i tu się pojawia takie prawdziwe pytanie, czy zostać, czy uciekać? No, myślę, że ja też miałem taki ten, nie? Sam się, co za goś w ogóle, nie? Tak. Ale potem się nie, no spoko jest, nie? Trochę tam fantastyki poczytał, więc może się dogadamy, nie? Głupoty gada. No muza fajna leciała. Spędziłeś ze mną kilka dobrych dni. Czy masz jakieś takie szczególne wspomnienia z okresu tatuowania? Szczególne wspomnienia z okresu no nie, że jedliśmy coś niezdrowego albo gadaliśmy jakieś pierdolę. No hamburgery żeśmy jedli. Za każdym razem chyba żeśmy jedli tak? burgery. Tego to ja nie pamiętam. Tak, tak. No i co? Pamiętam, że starałem się za wszelką cenę, żeby mój telefon nie dzwonił non stop, bo wydawało mi się, że to jest
niezbyt takie... Ale i tak dzwonił. No i tak dzwonił, i tak dzwonił, i tak dzwonił. A tak to... A o ilu rzeczach żeśmy rozmawiali, to masakra. Pamiętam, jak twój tata raz przyszedł. To też... Mój tata to jest człowiek legenda w ogóle, tak. Jak on to będzie oglądał, panie Krzysiu Robótka, pozdrawiamy. Tak, 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 pozdrawiamy. To było super. No i generalnie klimat taki, jak w domu się tutaj czuję no, w ogóle. W sumie jest prywatny lokal, to no, jest jak w domu. No. Także nie, to fajne i to każdemu polecam generalnie. Tylko nie każdy wydaje mi się... Odnajdzie się w takiej specyfice. Tak, no zdecydowanie, ale wydaje mi się, że właśnie takie archetypiczne tworzenie tatuażu, to właśnie tak powinno wyglądać, nie? A nie, to przynajmniej to są jakieś tam moje odczucia, nie? Nie, to są te stereotypy, o których mówisz, bo jest cała masa klientów, którzy oczekują, że tu będzie jak w gabinecie kosmetycznym, że będą wielkie marmurowe płytki, że wszystko będzie pochowane po szufladach i będzie zimno, czysto i smutno, a ty jak wejdziesz sobie, pomyślisz, kurwa, nie, ale to ja bym uciekał z takiego miejsca no. W momencie, no bo to też nie ma takiego, no chemii nie ma. Tak, mi jest bliżej do tej graciarni i tak się powstrzymuję przed totalnym eklektyzmem, bo dla mnie każdy centymetr na ścianie mógłby być czymś nie, zapełniony. No jasne, no. I tak kocham, tak uwielbiam, no ale ani moi pracownicy, ani moja małżonka nie pozwala mi tego zrobić, bo zdają sobie sprawę z tego, że ja mam odpały na tym punkcie. No. Ale co... Wolno mnie. No oczywiście. Wolno i rządzi generalnie, nie? Mówiłeś o fantastyce, mówiłeś o historii. Czy masz jakiś plan na tatuaż, który łączyłby te dwie pasje? Fantastykę i historię? Hmm? Dlaczego nie? A w ogóle masz jakieś plany na przyszłość? Mam plan na tatuaż. I mam plan na tatuaż, choć nie wiem, czy powinienem o tym mówić. Chodzi mi po głowie w ogóle. Szyja. Nie, nie. Czoło! Dużo mam powierzchni do dziarania. Dużo mi się zmieściło, nie? Wtedy na pewno w ZK już bym był gwiazdą, jakbym wjechał po prostu tak z tym. Ale mam pomysł na tatuaż taki trochę od czapy. I to mi się tłucze po głowie, nie wiem, czy powinienem o tym powiedzieć. Kocham tatuaż od czapy, dawaj. Ale od czapy, no. Kojot Wiluś. Który uważam w ogóle, że to jest geniusz, całkowity geniusz, który ma niesamowitego niefarta w życiu tylko, ale tak, w ogóle zajawka na kojota, Wilusia i papugę. No papuga wiadomo, nie? Jakaś taka pokiereszowana. Nie, dlaczego papuga? Nie, zastanówmy się chwilę, nie wiem. A może kruk? Nie, papuga lepsza. Taka pokiereszowana najlepiej i siedzi z tym kojotem Wilusiem nad jakimś planem takim, nie? No bo wiadomo, kojot Wiluś to... Jakby dodać jeszcze do tego taki, wiesz, dymek i znowu się nie udało. Nie, może nie znowu się nie udało, tylko jakąś taką, wiesz, kminią, jakąś taką maszynę typu jeden z, uważam, z niedocenianych pomysłów kojota Wilusia. To jest stok narciarski na pustyni, który polegał na tym, że kojot ma przyczepione narty, przed sobą ma maszynkę do mielenia mięsa, a na plecach ma lodówkę, nie? I tu leci lód, leci śnieg, no geniusz, nie? Ja tego bym jeszcze dodał jakieś gdzieś w tle kartony z napisem Acme. O no nie, no to w ogóle, nie? Koniecznie. Podstawa. Tak. Także o czymś takim, taka rzecz mi się po głowie tłucze, tylko byłoby to nie w konwencji, bo ten tatuaż mam czarno-biały. To na innej stronie. Na łysinie, nie? No. Tak, to tu na twarzy. Na łysinie, tak no, tutaj. Nie. Kocham takie pomysły i uważam, że to są najlepsze, a wręcz powiedziałbym, że to jest kwintesencja tatuażu. Pozwolić tatuatorowi zrobić coś tak odjechanego, że on nawet się zdziwi. No to właśnie, to jest właśnie dobry tatuator, tak? Pomysł i tylko ten. No i dialog, bo jak dobrze wiesz, no nie można też dać tatuatorowi na taką totalną wolność. Sam ci to mówię, że mnie też trzeba kontrolować. A nie, to ja wiem. Bo no, można pójść za daleko. Jedną poprawkę żeśmy zrobili, nie? Przecież na to. No. Ale poprawiłeś, to się liczy. No, także nie, spoko. No, a teraz sobie przejdźmy też chwilę do takich trochę cięższych pytań. O matko, to nie było cięższych? Nie, to były lekkie. No. W ogóle jakieś klimaty typu... Masz pracę taką dość stresującą, no bo ona obiektywnie jest stresująca. Jak często zmagasz się ze zwątpieniem w swojej pracy? Masz czasami coś takiego? Tak. Znaczy generalnie to...
Kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną definicję profesjonalizmu. Wiesz, co to jest profesjonalizm? To jest kroczenie od porażki do porażki, nie tracenie entuzjazmu. Bardzo ładne. To jest najlepsza definicja profesjonalizmu. No i to, ale to każdy tak ma, no bo to generalnie... Nie każdy. Że co, że odnosi jakieś porażki. No nie ma ludzi, którzy wygrywają. Ale nie każdy boryka się z takim, wiesz, głębokim zwątpieniem, no bo są zawody nacechowane jednak tym napięciem psychicznym większym. Słuchaj, jaki... Znaczy, bo to też trzeba odpowiednią miarę do wszystkiego przyłożyć. Jaką ja mogę mieć... jaki ja mogę mieć stres? Jaką ja mogę mieć zwątpienie? Zwątpienie to ma lekarz, który ratuje ludzi, który jak się pomyli, to mu człowiek zejdzie na stole. Albo najgorsze jest jeszcze coś innego. Nawet jak się nie pomyli, to mu czasem zejdzie. Czy nawet jak się nie pomyli, to mu umrze. To jest w ogóle ciężar. A jak ja mogę mieć ciężar? A ty możesz się pomylić i delikwent pójdzie na 25 lat sieć? No, wiesz, to tak... Zawsze jest apelacja, zawsze jest kasacja. Ale statystycznie też jest taka możliwość. Nie, no statystycznie to generalnie to jest tak, że jest 2% w Polsce uniewinnień tylko, więc jakbyśmy rozmawiali o statystyce, to statystyka przemawia przeciwko mnie. I to generalnie, jak ktoś się zajmuje prawem karnym, to wie, że to jest takie czasem bicie głową w ścianę, nie? No, ale to są ludzie, którzy to robią, więc czasem jest takie zwątpienie, ale potem wygrywasz 1/3, 1/5, 1/10 sprawę i jest inaczej, lepiej, nie? A czy twoja praca wpływa na twoją psychikę? Jeżeli tak, to w jakim stopniu? Szczerze, to się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Nie, no bo to jest w ogóle założenie takie, że wiesz, że... Nie, no może nie wpływać. Nie wpływa chyba. Chyba nie. Jak nie wpływa, to... Nie, przynajmniej ja tego tak nie odbieram, ale to byś musiał porozmawiać z kimś z mojego otoczenia, bo oni mogą zupełnie inaczej do tego podchodzić. Na pewno są takie strzały, że jak na przykład, nie wiem, się zawali jakaś sprawa, czy coś nie wyjdzie ewidentnie, bo tu w mojej pracy najgorsze jest to, że możesz zrobić wszystko, być przekonany, że masz rację, finalnie okazuje się, że jej nie masz, nie? No i dochodzisz do momentu takiego, że nie masz ruchu, nie? No nic nie jesteś w stanie zrobić. No to wtedy na pewno, no... Moi bliscy czują, że coś jest nie halo, ale staram się nie przynosić pracy w tym sensie do domu. Nie zawsze się to udaje pewnie, nie? A umiesz tak wyłączyć się, wychodząc z pracy, znaczy, i zmienić całkowicie tryb adwokat na tryb ojciec. Tak. Czy to jest w ogóle w mojej ocenie warunek jakiegoś zdrowia psychicznego? Bo czasem niestety w swojej pracy mam do czynienia z rzeczami takimi, których się do domu nie da przynieść. I trzeba mieć wyrobiony taki nawyk, że jak już wychodzę, to załóżmy o danej sprawie nie myślę, no bo się nie da. Nie da się. No, najgorsze są skojarzenia, nie? Musisz po prostu mieć gdzieś taki zawór, że zamykasz to i otwierasz rano, nie? Czy coś, no bo można oszaleć, nie? Czasem, nie mówię, że codziennie, ale czasem są takie rzeczy, że ciężko jest przynieść to do domu. Lepiej zostawić. Czyli to jest jakaś forma bufora. Na przykład Franciszek Piątkowski, polski pisarz, dla którego robię... Niemożliwe! Wiedziałem, że pan Franciszek w końcu wyjdzie. Ilustrację, który również jest adwokatem, prawnikiem. On opowiada, że te złe rzeczy, których doświadcza, bardzo często przekuwa w historie związane... No, widać po tych obrazkach waszych. Tak, no bo ze swojej strony muszę powiedzieć, że dużo łatwiej jest narysować coś złego niż coś dobrego, bo sam konstrukt czegoś pozytywnego wymaga też... No ale wiesz, że to wynika tak naprawdę z tej papki, jaką dostajemy na co dzień i generalnie... Dlatego to jest... ja to wylewam, ja to wyrzeguję. Budowanie nie ratuje, a niszczenie zawsze, nie? Bo to jest coś takiego... No, poza tym taki mam target, jak Franek będziesz to oglądał, to daj mi coś zrobić pozytywnego, bo Franek jak pisze, to tylko ma być złe i ma być niedobre. No możesz zrobić coś pozytywnego, tylko nikt tego nie kupi, no i o to chodzi, nie? Niestety. To w tym jest dużo racji, nawet przekładając na grunt tatuażu. Czaszka zawsze bardziej się sprzeda niż kubuś puchatek. Zawsze. No tak. Fajniejsza jest czaszka niż kubuś puchatek, no bo... Ale wiesz, tu wchodzimy w ogóle w takie... Drogacje, jakieś, no. To dalej kontynuując poprzedni wątek. Czy
prawnicy doświadczają czegoś na kształt stresu pourazowego. Myślę, że tak. Ale to w ogóle, wiesz co, nie każ mi odpowiadać w imieniu wszystkich prawników. Dobrze, no bo wiesz, o co chodzi. To jest trochę tak jakby... Musisz wiedzieć, że no, u nas w branży są ludzie, którzy się nie zajmują na przykład prawem karnym, nie? Mhm. Tylko się zajmują, załóżmy, nie wiem, obsługą firm, które wynajmują powierzchnię, nie? No jak na przykład pracujesz na rzecz takiej galerii dużej handlowej i całe twoje życie, ja oczywiście nie mówię, że to jest coś złego, nie? Polega na konstruowaniu umów najmu, nie? I jesteś zajebistym specjalistą w tym i masz umowę najmu, czy wszystkie około prawne zagadnienia względem tego obczajone, super, ale jesteś wyspecjalizowany i nie robisz nic innego, no to nie możesz mnie o to zapytać, przepraszam, czy taka osoba odczuwa jakiś stres pourazowy, bo dla mnie to jest w ogóle temat, który, wiesz, no, ty masz takiego archetypicznego prawnika, gościa, który siedzi i dziennie ma trzy sprawy o zabójstwo, jakiś tam gwałt, jakieś tego typu rzeczy, w ogóle mózg mu paruje, chodzi w tym takim garniturze, w te prążki, nie? I tylko kmini, jak tego jego klienta niewinnego wyciągnąć. To tak nie działa. Ta praca jest po prostu bardziej monotonna, mniej spektakularna, nie? To nie jest tak jak w książkach Mroza, że Chyłka śmiga BMW X5 czy tam innym Lexusem i w ogóle super, zajmuje się wszystkim, tylko nie papierami. U nas to są papiery i to nie wywołuje stresu pourazowego. Myślę, że więcej prawników boryka się z prokrastynacją niż ze stresem pourazowym, nie? Wiesz, to rzeczywistość prawnika to jest... Wiesz, gdzie można w ogóle najwięcej adwokatów i radców prawnych spotkać w Rzeszowie? Na sojowym latte. Na poczcie. Na poczcie całodobowej o godzinie 23. Okay. Bo każdy ma jakiś termin do wysłania, nie? U nas Bogiem jest termin, no. Stres pourazowy to możesz mieć wtedy, jak zawalisz termin do apelacji, bo nie wyślesz o czasie. Także to jest... Musisz zmienić podejście i obedrzeć z tych stereotypów. To nie jest tak, że my codziennie walczymy o życie. To jest praca, no. Czasem ciekawa, czasem nudna. Astronauta to też jest forma pracy. No tak, tylko że on, jego praca, ale jego praca w zdecydowanej większości też nie jest jakoś tam pasjonująca. No bo taki astronauta ile lotów odbywa? Nie wiem, jakie są statystyki. Zazwyczaj zero albo jeden. No właśnie, nie? A jak w ogóle jest jakimś tam rezerwowym, nie? No to już w ogóle, nie? Ale my będziemy mieć kolejnego polskiego astronautę. Super. No, wiesz, o co chodzi, nie? Nie możesz takiej miary przykładać. Świetnie, że to mówisz. Do wszystkich takiej samej. Bo prawda jest taka... Wpadłem w pułapkę, o to chodziło. Może nie tylko ja mam takie stereotypowe patrzenie na twój zawód. I to, że to wyjaśniasz, to jest akurat ekstra. Mi się to super podoba, że możesz powiedzieć nie, gadasz pierdoły i tak dalej. Świetnie, to ci dziękuję bardzo. 2,50 fakturę ci wyślę. Bo wiadomo, że prawnicy za wszystko biorą, wiesz. Fakturę. Właśnie, nie rozmawialiśmy o tym, że tu przychodzisz, to ja mam ci zapłacić. A jak? No to przecież zostawię fakturę, jak będę wychodził. Nie? No dobra, to jeszcze podrążę tylko troszeczkę. Obiecuję, że się nie będę tak znęcać. Czy zawody prawnicze, ale tego specjalnego ryzyka, już zawężmy to bardzo, muszą przechodzić jakieś badania lekarskie pod kątem właśnie psychiki? Co ty? Nie, nikt w ogóle tego nie kontroluje nigdy. No to też niedobrze. Można, wiesz, bo to jest jeszcze generalnie tak, że jak jesteś jakimś tam prawnikiem, który pracuje na umowę o pracę, adwokaci nie mogą co do zasady pracować na umowę o pracę, chyba że na uczelni wykładają, to przynajmniej masz tam jakieś badania okresowe, nie? A jak jesteś normalnie, masz firmę, to tam nikt nie patrzy na to, czy tam masz jakieś badania, czy nie. To wolna Amerykanka, nie? No to, ale to trochę tak jest, nie? Że wiesz, nikt nie zwraca na to uwagi. Mnie to zawsze dziwiło od strony takiej sanepidowskiej, że ja w sumie to mogę być chory, oni mają w dupie moje badania, mogę umierać, ale mój pracownik ma mieć wszystko. A to jest dokładnie tak samo u nas, nie? To dokładnie tak samo działa, nie? Czyli ty to jak tam boziada, nie? Natomiast tak, wszyscy, cała struktura musi być tak, jak trzeba. Także nie.
No i dalej właśnie zakłada, że to jest w ogóle jakieś szczególne badania trzeba mieć, to. No bo patrząc oczywiście tak stereotypowo i ze swojego punktu widzenia wydaje mi się, że takie badania warto było przechodzić. No popatrz, jak po Wietnamie czy po innych wojnach potem powychodziły różne niefajne rzeczy z tymi weteranami. Nie, no dobra, ale to co porównujesz Wietnam do bycia prawnikiem w Polsce? No, wyobrażam sobie, że jak ktoś pracuje przy ciężkich sprawach typu gwałty, morderstwa i tak dalej, to gdzieś to ma wpływ na psychikę. Znaczy, wiesz, jak to wygląda w praktyce? No nie, powiedz. W praktyce to jest tak, że... Nasz zawód jest wolny, nie? No, wolność polega na tym, że to ty decydujesz, czym się będziesz zajmował, nie? I nikt cię nie jest w stanie zmusić do pracy przy sprawie o zabójstwo. Jak czujesz, że nie dasz rady, no to nie zajmujesz się taką sprawą. No i to jest generalnie, wiesz, pozytywne i dla tego twojego klienta, i dla ciebie, nie? To sam decydujesz, nie? Czy chcesz, czy nie. Czy masz na tyle odwagi, czy będziesz chciał, czy nie. Czy podołasz, czy nie podołasz. No i tyle. Jak nie podołasz, no to będziesz robił spadki. Nie? To szacunek wielki, że ty się tym zajmujesz, bo wiem, że ty się tym zajmujesz, no, dokładnie. Nie, no wiesz, to nie ma w tym nic wyjątkowego. No, to jest praca jak każda inna. Nie? No. Moim zdaniem to nie jest nic wyjątkowego. Tak powinieneś skonstruować to. Moim zdaniem to nie jest nic wyjątkowego. To teraz odwdzięczając się tobie, to nie powinieneś mnie pytać o prawników, tylko czy ty. Ale ja już się przyznałem, że to był błąd, że to no, ogólnie... No bo to wiesz, ja nie czuję się żadnym głosem pokolenia. Dobrze. Czy ty, panie Łukaszu, zdarzyło ci się kiedyś zrezygnować ze sprawy, ponieważ okazało się, że jest to dla ciebie zbyt trudne? Z różnych względów. Nie mówię, że tam techniczny czy mentalny i tak dalej. Ogólnie. Czy mi się zdarzało zrezygnować ze sprawy, bo jest zbyt trudna? Nie, że jest zbyt trudna, ale tak, zdarzało mi się rezygnować ze spraw. Nie? Jak widziałem, że jest problem, ale to klientowi starałem się zawsze wytłumaczyć. Nie? Że to jest coś trudnego. Znaczy, wbrew pozorom, w pytaniu jest zaszyty podtekst, że to były sprawy karne, a tak naprawdę to parę razy mi się to zdarzało ze sprawą cywilną, gdzie chodziło o jakieś uregulowanie własności, gdzie widać było, że jest to trudne albo będzie wymagało gigantycznych nakładów i klientowi mówiłem, że to by się zastanowił, czy to jest sens. Nie? Okay. Ale to nie tak, że to... No. To jeszcze... Pogłębmy jeszcze dalej. Byłeś kiedyś w seminarium niższym, o prawda? O Boże święty. Wiedziałem, że ten temat wypłynie. Pytałem, czy o coś mogę nie pytać. Tak, byłem. I tak, powiedz mi, byłem. Jak to się stało, że przeskoczyłeś zaraz po tym seminarium na studia prawnicze? Tak brzmi niepokojąco. Nie, no to generalnie... Teraz się muszę chwilkę zastanowić, jak to powiedzieć tak, żeby... Jak mi to jebać. Nie! Pomyślałem, że się uda w ogóle nie rozmawiać o tym, no ale dobra, nie? Okej. Okay. Nie, no to generalnie to było tak, że się nie zdecydowałem na to, żeby być no, księdzem, nie? No bo to generalnie było niższe seminarium duchowne. Nie ma już w ogóle chyba takich szkół w ogóle w Polsce. Wtedy jak ja byłem, to było 9. A teraz ich w ogóle nie ma i to jest chyba słuszna koncepcja, jak na to patrzę z perspektywy czasu. No i no, moja pokręcona natura jednak nie pozwoliła na to, żeby być księdzem i zostałem prawnikiem. A nie miałeś czegoś takiego, że co ja tu robię, bo może byłeś wtedy innym człowiekiem. Znając ciebie teraz, to bym powiedział, że ty się w życiu tam nie nadawałeś. Ale jak masz 15 lat i się wyprowadzasz z domu, to nie jesteś w stanie ocenić, czy się nadajesz, czy nie. To po pierwsze. Ja wtedy nie byłem w stanie ocenić. Wydawało mi się to bardzo mądrym i fajnym rozwiązaniem. Wbrew pozorom pewnie wyniosłem wiele rzeczy z tego, które mnie tam jakoś ukształtowały. Nie? Teraz mogę na to popatrzeć tak z perspektywy. Nie? Natomiast jak się wyprowadzałem z domu i szedłem tam do szkoły, to nie traktowałem tego w kategoriach, że się tam nie nadaje. Wbrew pozorom uważam, że to jest jeden z moich najlepszych pomysłów. A zostałem do końca dlatego, że
to już chyba mój charakter, nie? Że nie odpuszczasz. Nie odpuszczam, nie? No to jak widać już, na każdym kroku u ciebie. Jak stwierdziłem, że już tam jestem, no to dam radę jakoś, nie? I dowiozłem do końca, nie? 4 lata. Ale księdzem nie zostałeś. Nie, no nie. A może się ciebie pytać o sprawy wiary, czy nie bardzo? A wolałbyś nie. Wolałbym nie. Dobrze, to wolałbym nie. Nie. Księdzem nie zostałem, ale jakbym został księdzem, to bym został jezuitą. Jezu. Zawsze to mówiłem wszystkim. Jezuici to w ogóle... wtedy tak zawsze twierdziłem, że w ogóle to są goście tacy, że mega wykształceni i tacy... No elita, nie? Taka intelektualna. Oni duży bardzo nacisk kładli na... A nadal tak jest? W kościele jezuici są dalej uważani jako jeden z takich najbardziej... Oni w ogóle... No nie chciałbym się w ogóle rozwodzić, bo to jest bez sensu, nie? Generalnie wszystkie zakony składają 3 śluby, jezuici składają 4. Dodatkowym jest bezwzględne posłuszeństwo papieżowi, nie? I oni byli zawsze jako taka... Taka trochę sekta w sekcie. Brzmi to bardzo dobrze, ale tak, tak, tak. A nie ma już templariuszy, nie? Więc zostają tylko jezuici. Nie? Ale jak mówię, jakbym miał... Dan Brown może napisze kiedyś książkę o jezuitach. Zresztą bardzo ciekawy, templariusze to też jeden z ciekawych, ciekawszych moich zajawek życiowych, więc... No właśnie, jeszcze wróćmy jednym zdaniem do tego. Chciałeś być kiedyś rycerzem? Rycerzem. No, te zajawki średnie wiecze i tak dalej. Dlaczego? No. Bo masz zakutą palę. Tak? Nie, nie, no, nie myślałem o tym w tych kategoriach, ale wiesz co, na studiach miałem kumpla, który teraz jest prokuratorem i on w ogóle należał do bractwa rycerskiego, był templariuszem, nie? Templariuszem. Templariuszem był, tak. Niemcem. Nie? Jakim Niemcem? Nie, no śmieję się. Krzyżacy to Niemcy. Templariusze nie. Przepraszam. No właśnie, Jarek by się obraził, jak nic, nie? Jedno z ciekawszych pomysłów, jakie mieliśmy, to jej... No bo na studiach człowiek różne rzeczy robił, nie? I jak przyszedł mu miecz, taki w ogóle z Gdańska, długo wyczekiwany, to po większej ilości piw stwierdziliśmy, że zobaczymy, czy da się nim drzewa poucinać. Biegaliśmy z nim po ulicach w Lublinie, nie? Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, nic nas nie zawinęło, więc... Tak, jakieś tam tendencje miałem w tym kierunku, natomiast nie zrealizowałem nigdy tego zamiaru. Ty jesteś człowiekiem bardzo ambitnym, ale mam wrażenie, że genów nie oszukasz i twoje dziecko poszło w twoje strony. Twój syn obecnie, no ile, wczoraj startował w Mistrzostwach Polski. Wczoraj wrócił, tak. W pływaniu. Brał udział w Mistrzostwach od piątku. Tak, jak to jest być ojcem przyszłego mistrza Polski? Super. Nie, naprawdę, to jest powód do ogromnej dumy, ale to, wiesz co, to ja się śmieję, że ja jestem tylko szoferem, nie? Tak naprawdę największa rola to jest mojej żony w tym wszystkim i to nie ma żadnej ściemy w tym i tak naprawdę ona jest psychologiem, dietetykiem i w ogóle to jest jej największa zasługa, a ja tylko jestem dumnym ojcem, nie? Czyli spijam śmietankę, nie? Okay, a młody całą robotę odwala. Zdarza ci się o niego martwić, bo sport profesjonalny różni się tym od amatorskiego, że to są głównie wyrzeczenia. On za to jest bardzo młody i jakby na to nie patrzy, trochę mu to dzieciństwo, młodość ucieka. Czy tak, zdarza mi się o niego martwić, ale w głównej mierze to go podziwiam, że ma na tyle siły i odwagi, żeby się za każdym razem, bo to generalnie to, że kosztuje go to dużo, dużo zdrowia i wyrzeczeń i treningów, to jest jedno, ale druga rzecz to jest, myślę, że generalnie rodzice dzieci sportowców nie myślą o tym, ile to wymaga, abstrahując od... Nie, to w ogóle, nie? To w ogóle, ja się śmieję, że sport dzieci w Polsce stoi na barkach rodziców, no niczym więcej, tylko na tym, nie? I to nie jest tylko pływanie, ale każda jedna dziedzina, piłka nożna, czy pomocy od państwa nie ma żadnej, to wszystko muszą sami ogarnąć, ale... Nie wiem, czy rodzice dzieci w ogóle, które uprawiają jakikolwiek sport, zdają sobie sprawę z tego, przynajmniej mi się tak wydaje, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz w tym wszystkim,
ile ten dzieciak, jeden, drugi, musi mieć w sobie siły, takiej wewnętrznej siły charakteru, żeby móc się weryfikować tyle razy w ciągu tej swojej kariery, nazwijmy to, mniej, bardziej profesjonalnej, no bo my się też weryfikujemy na co dzień, nie? Ale często masz tak, że jak ci coś nie pasuje, nie? Zawsze możesz powiedzieć pas, nie? Się jakoś tam wycofać i zapewniasz sobie ten bufor, nie? A te dzieciaki, nie, one za każdym razem stają, częstokroć przegrywają, czasem wygrywają, czasem przegrywają, ale to jest rzecz, która powinna każdemu rodzicowi w głowie zostać i to u mojego syna budzi największy respekt, największy szacunek, to, że on się jest w stanie tyle razy zweryfikować, sprawdzić, stanąć do walki. No i to jest zajebiste, nie? I to jest dla mnie największym powodem do dumy. Fakt, że on jest świetny w tym, co robi, faktycznie fajnie by było, jakby mu kariera gdzieś tam profesjonalna wyszła, ale mówię, największym powodem do dumy właśnie jest dla mnie to, że on znajduje za każdym razem tą siłę w sobie i potrafi wstać i wystartować po raz kolejny i że potrafi na co dzień to wszystko ogarnąć, bo to jest tak, że wymaga to od niego dużo takiego zaangażowania, te treningi są żmudne i nie wiem, czy on to ma po mnie akurat. Może po matce? Może po matce, ja nie wiem, czy ale generalnie to jest co drugie pokolenie, więc może tam dziadki. Może dziadki, no może, ale generalnie zawzięty jest strasznie, nie? To jest prawda, nie? Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że skoro on jest tak chorobliwie ambitny, to i wy... Ale czemu mówisz chorobliwie? No bo żeby osiągnąć sukces w najwyższym wymiarze, nie wystarczy zwykła ambicja. To musisz być najbardziej upartym z najbardziej upartych. Wiesz, będę się czepiał tego słowa chorobliwie, bo to nie jest kwestia ambicji. On jest perfekcjonistą. To nie jest to samo. Ty też jesteś perfekcjonistą. Wiesz o tym bardzo dobrze. Ale ja uważam, że to jest chorobliwe. Nie, czy to wiadomo, że to jest jakiś tam, aspekt taki, no nie każdy to ma, ale u niego to jest, perfekcja. To nie jest tak, że on tylko pływa, nie? To, że jakby on pływał tylko, to by było pół biedy. Miałby jeszcze trochę czasu wolnego. Oprócz tego on się uczy i to się uczy na takim poziomie, że jak kończył podstawówkę, to dostał 2 stypendia od prezydenta miasta Rzeszowa, zdał egzaminy ósmoklasisty, matmę, angielski 100%, polski tam 98-96%, a wszystko jeszcze łączy normalnie z treningami, nie? I to nie jest kwestia tego, że on... wrażenie zrobiło... To nie jest kwestia tego, że on jest chorobliwie ambitny, tylko on jest perfekcjonistą. No i tyle. No i przy tym jest zorganizowany tak, że ja jak na niego z boku patrzę, mam nadzieję, że to się wytnie, to ja bym chciał być w połowie tak zorganizowany jak on. To jest w ogóle, no, wszystko poukładane. I to... poukładany hałas to też nic złego. Nie, no to Bogu dzięki. To mnie pociesza, nie? Natomiast u niego to tak nie jest. On jest po prostu poukładany do bólu, nie? Jak chodzi o cały plan dnia, to w ogóle, no, świetnie mu to wychodzi i to jest gwarancją jego sukcesu i rozwoju, nie? Ja na twoim miejscu czasami pewnie martwiłbym się, że w tym młodym umyśle coś się po prostu przebodźcuje i będzie miał jakiś taki gwałtowny dół, ale to ja, no... No ale wiesz, ja bym nie chciał o tym za dużo mówić, bo to jest jakaś jego sfera bardzo, bardzo prywatna. Nie chciałbym o tym mówić, ale no to są, wiesz, problemy każdego rodzica, nie? Natomiast... Ja życzę Szymonowi, żeby był tym mistrzem najpierw okręgu, potem Polski, potem świata, a potem wszechświata. Maciek, mistrzem okręgu to on już był... Było 3 lata temu. Tyle razy, że to nawet nie sposób policzyć, nie? Natomiast no, on by chciał na olimpiadę jechać, nie? Powiedział, że pierwsza rzecz, to w ogóle dla mnie to jest przepatent. Powiedział tak, mówi, ojciec, pierwszą rzeczą, jaką zrobię, jak wrócę z olimpiady, idę do Maćka tatuować koło. Ja mówię, nie ma sprawy, mówię, obaj pójdziemy. Więc wiesz. Ja jeszcze to, po pierwsze, ja jako studio to jeszcze chętnie zasponsoruję, po drugie to nagram, a po trzecie jeszcze to
opublikuje, a potem jeszcze możemy z nim nagrać jakiś materiał. Jasne. No zobaczymy, czy wytrwa w tym wszystkim, bo to jest ciężka droga. Ale fajnie, że ma jakąś tam zajawkę, nie? Ale tak, no to jest... To jest dzieciak jeden na milion. Tak, to prawda. To jest w ogóle wyjątkowy gość. Ale trudno... Fajnie, że to słychać u ciebie. Nie, no to wiesz, to nawet normalnie trudno sobie wyobrazić, mówię, tak jak ktoś nie wie, jak to wygląda, ile to wymaga takiego kurna zacięcia, to jest masakra, nie? No, a my też się sporo uczymy, bo to teraz Szymon ma nowego trenera, który powprowadzał wiele innych tych i to jest też wielka nauka i dla nas, bo my też się uczymy pewnych zachowań, z których byśmy sobie nie zdawali sprawy, nie? No, ale to jest w ogóle osobny materiał. No. Tak, opowiadałeś o tym, że musicie jeździć do specjalnego dietetyka, gdzie to jest... Nie musimy. Chcemy. Dobrze, chcecie. Gdzie jeździć? Do Chorzowa? Do tych. Do tych. Do tych. No, do tych. To jest niesamowite, ile takich drobnych wyrzeczeń rodzic musi poświęcić, żeby jego dziecko, które pracuje jeszcze ciężej, mogło osiągnąć ten cel, który sobie zaplanowało. Ale Maciek, co to są nasze wyrzeczenia przy tym, że on musi dbać o to, co je, jak funkcjonuje, musi dbać o sen. To dla nas to jest pojechać raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie, się kopnąć Ty samochodem. Tak myślisz, jest... Ale wiesz, że dla mnie na przykład te wyjazdy z nim to jest w ogóle zajebisty czas. Tak wiesz, bo my tak, albo słuchamy, no to tak jak... miażdżyliśmy swego czasu właśnie niezwyciężonego Lema, gdzie młody go wciągnął po prostu tak, że tylko fuchło, nie? A teraz w ogóle mamy zajawkę na, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, na kryminatorium. Mhm. Na kryminatorium i na strach story, nie? Mhm. I po prostu każda nasza chwila w samochodzie, bo często na Śląsk jeździmy z racji właśnie tam jeszcze indywidualnych tam treningów. Każda chwila w aucie to jest właśnie podcasty, to są i to właśnie takie odpalone, nie? Typu właśnie bardzo kryminatorium to prawie cały żeśmy zmiażdżyli. Czekamy cały czas na nowe. I strach story, nie wiem czy słuchałeś strach story. Kryminatorium znam, to strach story nie, bo to też nie jest mój jakby temat, który ja lubię słuchać. Ja nie przepadam, jeżeli chodzi o... Za true story, nie? Tak. Szczerze mówiąc nie. Czy strach story to jest w ogóle bardzo ciekawa koncepcja, bo kryminatorium to wiesz, nie będę ci musiał tłumaczyć. Mhm. Natomiast strach story to jest tak, że ten sam autor, który ma kryminatorium, zbiera historie prawdziwe ludzi, nie? No i na ich podstawie robi podcast, nie? Opowiada je. No i to jest w ogóle ciekawe, bo ja się śmieję do młodego, że to ma walor edukacyjny, nie? Bo to pokazuje, czego nie robić, jak się nie zachowywać, bo część tych historii, w zasadzie 90% wynika z głupoty ludzkiej. No nie można tego inaczej opisać, nie? Więc to jest takie... Może to nie jest... Ale te przykłady to nie podlegają pod jakieś nagrody Darwina i tak dalej. Nie. Aczkolwiek niektóre to mogłyby. Ci, że mogłyby. No niektórzy... Niektóre są śmieszne, niektóre są czapy, ale to jest takie fajne, nie? No mówię, my ten czas staramy się zawsze na maksa wykorzystać, nie? Łukaszu, czy chciałbyś na końcu mnie jakoś sprostować, żebym nie był takim stereotypowym, jeżeli chodzi o poglądy na temat adwokatów? Nie, no ja nie jestem od prostowania, to wiesz. To czy chciałbyś coś wrzucić na koniec od siebie? Nie, w zasadzie nie. No. Nie. Bardzo mi miło było. No. Czuję się wyróżniony, że w ogóle zostałem zaproszony do rozmowy i dalej uważam, że w najlepszym wypadku będę tłem dla tych moich znakomitych poprzedników. Nie wiem, według jakiego klucza ja tutaj trafiłem. Gdzie no, nie mam nic ciekawego w zasadzie do powiedzenia i... No, ale miło mi tak. Wiecznie skromny, wrażliwy, moim i Państwa gościem był... Skromny. Jak to się mówi, mecenas? Nie, proszę Cię. Tak, chcesz się, żeby się dobrze, pokłócić... Moim Państwa gościem był mój dobry kumpel Łukasz Cznadel. Dziękuję bardzo, miłego dnia, miłego wieczoru. Dzięki. Cześć. Cześć.